No, witamy w Gdańsku. Kod admirał, dowódca morski z drużyny strzeleckich. Właśnie jestem na patrolu. Proszę Państwa, no chciałem powiedzieć, że no pogoda w Gdańsku, jak widać, śnieg nie pada. Ciepło jest jakieś 5 stopni. No wiatry są dość silne nieraz, ale wczoraj był mocniejszy, dzisiaj jest słabszy. No ale cóż, ja chciałem się odnieść do dzisiejszej sytuacji, proszę Państwa, bo wiadomo już, że Niemcy przystąpiły do wojny. To nawet pani minister spraw zagranicznych powiedziała, niemiecka. No przekazano, przekazują czołgi, pozwalają przekazywać leopardy. No z kolei ci, jak to tam, Amerykanie, Abramsy obiecali nawet, że dadzą. A teraz się mówi o F-16 już nawet, że samoloty polecą. No nie wiem, czy polecą, Niemcy są przeciwni. No, teraz znowu F-16. Generalnie, proszę Państwa, wojna, no ja bym to powiedział, teatr wojenny się rozwija, bo proszę Państwa, no wiadomo, że o co tu chodzi. Całe NATO wspiera Ukrainę, prawda? Natomiast Putin mówi, że walczy z Zachodem, a nie z Ukrainą, bo teraz wszyscy przeciwko niemu. Generalnie, proszę Państwa, sytuacja jest nieciekawa, bo jak się rozwinie ten teatr wojenny, to kto wie, czy do nas, do Polski nie wjadą jakieś nie wlecą rakiety na nasze miasta, bo to jest, nie daj Boże. No ja próbuję się spotkać z wojewodą gdańskim i spróbować się z nim umówić na, porozmawiać na temat tego, co my mamy, co my możemy w razie godziny W. No bo niebezpieczna sytuacja się rozwija i nie wiemy, co nastąpi dalej, bo kto wie, co zrobi Putin w tej sytuacji, kiedy już ma, jest otoczony ze wszystkich stron i wszystkie kraje już zjednoczyły swoje działania odnośnie dostarczenia sprzętu zbrojeniowego na Ukrainę, tak? Podobno mają być dostarczone rakiety, które będą mogły dalekiego zasięgu. No kto wie, czy Ukraina nie zaatakuje terytorium z Rosji nie, kiedyś był Związek Radziecki. No ale generalnie wiemy, o jakie terytorium chodzi. I dlatego chciałem powiedzieć, no co prawda ja nie jestem specjalistą od czołgów, ale z tego, co ostatnio wyczytałem w internecie, to Amerykanie, też trzecia flotyla ich marynarki wojennej, US Navy, też szykuje się, bo podobno na wyspach tam razem z Japończykami umiejscawiają paliwo i magazynują też broń i amunicję. Także ciekawa historia nie jest, no. A my tu sobie na ten czas normalnie żyjemy. Jak widać, trawka sobie rośnie. Tutaj mój młody sad. No i na działce. No i jak widać, no jakby powiedzieć, można powiedzieć, pogoda bardziej wiosenna jak zimowa, chociaż to jest zima w pełni. Zima, ja ostatnio podcinałem tutaj te nowe wypustki w tych drzewach, no bo to jest, ale już soki idą, proszę Państwa, soki są już, w gruszce były soki, już widać, że do drzewa wchodzą. Tu przesadziłem, tam posadziłem, no i tak to wygląda dzisiaj. Bo to trochę jest, ale co by tu nie mówić, no niedziela na działce może być już, chociaż chłodno jest, bo tam, tu mamy 5 stopni na dworze. To jest nasz dom pod Gawronem i pozdrawiam wszystkich. Kontradmirał, dowódca morskich drużyn strzeleckich z domu pod Gawronem. Jak widać, życzę Wam wszystkiego dobrego. Oby pokój był. Nie dajmy się zwariować, bo przecież nas ciągle w tą wojnę próbują też Polskę wmanewrować. Dziękuję bardzo. Redaktor Sławomir Ziemiński.